Kochanie, a ty dokąd? Śmieci wyrzucić. O no, przecież nie możesz tak iść. Najpierw musisz ubrać czapeczkę, żeby główki nie zawiało, rękawiczki, żeby rączki nie zmarzły. I oczywiście saliczek, żeby się nie przeziębić. Albo wiesz co? Lepiej ja to wyrzucę. Ty nie możesz być chora. Ale jest 20 stopni na dworze. Gdzie byłeś? Miałeś iść tylko do sklepu. Wiem, ale nie uwierzysz. Zabawna historia. Jak już z tego sklepu wychodziłem, to spotkałem taką starszą panią. Pies jej uciekł czy coś, no i wiesz, musiałem jej pomóc. I pomagałeś jej cały dzień i całą noc? Przecież miałeś iść tylko po ziemniaki. Wczoraj rano. Tak, ale jak już znalazłem tego psa, to później spotkałem bezdomnego. Wiesz, żal mi się go zrobiło, no to zabrałem gościa na obiad. No i na kolację w sumie też. Zresztą opowiem ci wszystko, jak się wykąpię. Co robisz? Do kogo się tak śmiejesz? Do nikogo, tak sobie piszę z mamą. Jak do nikogo? Skoro nie do nikogo, no to już piszesz sobie z mamą czy z kim? Pokaż! No z mamą, no nie! No pokaż, jak nie masz nic do ukrycia! No dalej, no pokaż! Co, oszukujesz mnie? Masz kogoś? Zdradzasz mnie może? Wychodzę! Dokąd? No do koleżanki. Jakiej koleżanki? Imię, nazwisko, adres, numer telefonu i wreszcie numer do jej rodziców. Ty chyba sobie żartujesz. O, spójrz, a co myślisz o tych obrączkach? Nie, no raczej nie. No ale dlaczego? Spójrz, jakie są śliczne. Ale ja już rozmawiałem ostatnio z moją mamusią i ona mi powiedziała, że lepiej będzie, jak będziemy mieli takie klasyczne, jak oni mieli. A, i mama mówiła, żebyś jeszcze dopisała do listy jakąś ciotkę Juśkę. Jaką Juśkę? Nie wiem, nie znam, ale mama mówiła, że była u niej 30 lat temu na weselu w Kołobrzegu. Max, ale to jest nasze wesele, a nie twojej mamy. Już się tak nie denerwuj, musimy ją zaprosić, bo mi mamusi będzie przykro, jak jej nie zaprosimy. I co, wybrałeś już ten film? Nie wiem jaki, nie mogę się zdecydować. No obojętnie, włącz coś, co lubisz. Ale ja nie wiem. Ty coś wybierz, lepiej się znasz. Max! Max! Co się stało? Zrobisz dzisiaj kolację? Chyba mam gorączkę. Ale ja nie umiem. No to nie wiem, to najwyżej wyciągnij z lodówki kurczaka. Zostało z wczoraj jeszcze trochę sosu słodko-kwaśnego. Usmaż tego kurczaka i zalej to tym sosem. No i gotowe. No co? No bo ja nie umiem. Nie umiesz pokroić kurczaka? Serio? No bo ja się brzydzę.